Hejo, hejo, witajcie. Patrzcie, co my tutaj dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj wyjeżdżamy w teren. Tak, jedę w terenik na Dakusi. Patrzcie, jaka Dakusia jest piękna. W ogóle nie jest brudna, ani trochę. Jeszcze mam taką brzydką pogodę. Także co? Dobra, zabieram się za czyszczonko. Tutaj jedzie Natasza i Kremona. Patrzcie, tutaj piękna kolusia. Na kolusia. Jak się posiedział. No i jedzie Oriana na Lady. Także zobaczymy, jak to będzie. Dobra, czyścimy. Dobra. Lążowanie przed terenem. Dakusia miała dzisiaj tyle energii. Dosłownie miała tyle energii, że pierwsze co tylko wyszłam z nią na ląże, zaczęła brykać i dębować. Coś tam nagrałam na telefon, także zaczęłam nagrywać na telefonie, ile mogłam, także wstawię wam urywek, ale tak powiem, wybrykała się, dosłownie z 3 minut jak brykała i wybrykała się i teraz chodzi ładnie, już sobie galopowaliśmy, a teraz się słucha, dębik, musiała, że tak powiem, spuścić parę. I dobry koń. Także na serio ewidentnie musiała spuścić parę. Wczoraj miała wolne, przedwczoraj właśnie była na ląży. To trochę ją energia rozsadzała. Okej. Okay. No to musisz zejść. Dobra, siedzę. Oriana siedzi. Hej! O ile w ogóle będzie bateria, jak coś będziecie nagrywać telefonem, dobra? Dobra. To tu już zamknij wtedy! Obojętnie gdzie! Boże, Natasza! Dobra. Okej, Dakusia póki co prowadzi. Próbowałam wchodzić za konie, ale ona chce być pierwsza. Ona ma chyba umysł dali, że ona musi być pierwsza. Także ogólnie śmieszna sprawa. To jest śmiesznie. Dziwnie się czuję, że jadę na dwukolorowym koniu. Ej, ja w życiu mało co jeździłam na srokatych takich. Mało co jeździłam na takich srokatych koniach. Tak naprawdę to chyba Fifi. Na Lady to... tej tinkerce, to może z raz jechałam. I na kim jeszcze? Uczyłam się jeździć na Princessie. I tak to ja nie jeździłam w ogóle na srokatym koniu. A jeszcze na Beauty w stajni. Skip. Trochę mi się ręka trzęsie. Zjeżdżamy sobie z górki. Dobry koń. Dobry koń. Powolutku. Super. Ale jest mega grzeczna. No trochę się nadymała teraz. Czuję takie napięcie mięśni. Dobry. Dobry koń. Dobry koń. Super. Powoli. Gdzie ty jesteś? Ale tu jest ładnie teraz w jesień, co? Pięknie, dobry koń. Super. Zeszłaś z górki. Tak, piękny koń. Dobra. Prrr. Dobry koń. To jest chłodno. Spokojnie. Jest okej, dobry koń. Spokojnie. On dopiero się włączył. Dobry koń. Powoli. Idź, no. Nie wie to konika. Nie wie to konika. To też konika. To już była, przecież tylko że w ręku. Kurde, nic nie widzę przez tą krusję.
idzie Dakusia. Ale mgła. O ja. Jest tak już ogólnie trochę kropi też. Wow, ale ładnie jest nad jeziorem. Kremon, ty jesteś głupia. Brawo, koń. Stój. Ej, mordo! Jak chcecie, możecie iść. Dobra, uwaga, jesteśmy nad jeziorkiem. Dobra, wejdziesz czy nie wejdziesz? Patrzcie to, co tam jest. Jak jest zimno. Od jeziora to wieje takim... Takuś! Dobra, hop! Idziemy. Wejdziesz? Dobry! Super! Weź! Mam jedną rękę! Fak. Dobra, weszła do wody. No dobra, to ty nagraj, ja odłożę telefon. O, patrzcie, Dakusia jest już w wodzie. Nie? No. Ale jak ładnie. Mega ładnie. Mało wody, bardzo mało. No uciekł, znaczy jak to się mówi? Nie uciekł od płynek. Chłonęła się dużo wody? Tak, dobry, super. O. Dobra, sobie patrzcie, jak pięknie prowadzi Dakusia. Ale ładny lasek my tu mamy, co? Piękne. Chodź, Dakuś. No serio, no tak fajnie działa, tak... Ojej, Dakuś, ja nie tu. Reaguje fajnie, tylko muszę mieć z nią taki kontakt na pysku, żeby też... O, ogarniała. Jak mam stały napięty w wodze, ładne, to też fajnie idzie. Nie bój się tego. Dobra. Super, Dakusia. Super. O. Teraz luźniutkie też jest okej. Okay. Boże, my tu naprawdę mamy takie ładne te tereniki. Już. Dobra, będziemy teraz kłusować. Zobaczymy, jak ładny lasek jest. I kłusujemy. Dlatego nie trzeba wsłuszyć ręką. Ej, Krusina! O! Teraz na kłoda, znaczy korzeń bardziej taki. Kręca tu. Dobra, i zaczęli się zakusuje. Tak, zakusowała. Widzę. Ona już teraz była w terenie ogólnie. Podłukisza. A teraz znowu jedzie. Oj, przepraszam, że trzęsę tak ręką. W dziurę wpadłyśmy. Kurde, trochę ta kruszynka mi tu zasłania. Ale jedzie ładnie. Dobra. O! Nie ma tak to Dakusia, była dzisiaj bardzo grzeczna. Dobra.
fajnie sobie całą tą prostą pokłusowaliśmy. Trochę była taka przestraszona. Raz się zatrzymała, bo były czerwony krzaczek tych liści. Ale i tak od razu łydeczka smognęła mi poszła, więc nie tak źle. Ale jednak muszę, nie mogę nagrywać jak coś robię z nią, bo jednak ona potrzebuje, że tak powiem, 100% uwagi. No. Więc tak, że tak powiem, na niej to jest ciężko. Tak na razie jeszcze sobie nagrywać jedną ręką, bo ona potrzebuje, wiecie, no 100% uwagi. Tu, o dziewczyny. Ej, też teraz nagrywasz? O nie! Mega dobra. Ciekawe, kogo wrzucę pierwsze. No dobra, to co sobie ładnie stępujemy. Dobra, jesteśmy po kusie. Na kusia mega ładnie. Naprawdę, bardzo ładnie galopowa. Taki dosyć spoko kawałek. Odległościowa Cremona energii. Trochę odwalała. Znaczy, próbowała. Nie odwalała. Próbowała sobie brykać, ale co się nie pykło. Lady to lady. Ona jest grzeczna zawsze w terenie. Naprawdę. Aniołek. I teraz wracamy się do stajni. Tam już jest stajnia. I wracamy sobie. Nie wiem, ile zajmie Paulina. Dobra. Mamy to, przyjechałyśmy. Rozsiodłujemy. W ogóle mieliśmy taki outfit. Tutaj miałam taki czapraczek z Horze. Tu o głowie ta kusi też jest z Horze. Co jest? Tak, właśnie. I chciałam o tym powiedzieć, że teraz na weekend macie kod. Ej, to ja dzisiaj wstawię ten odcinek. Że najpierw chyba tego, w sensie, dobra, nieważne. Że teraz piątek, sobota, niedziela macie kod Bluni w 15 na rzeczy. To jest 15% rabatu, to jest bardzo dużo. Nawet kalendarz adwentowy możecie tam kupić z kodem rabatowym, to tam ponad 100 zł rabatu wychodzi, także to się mega opłaca. Pamiętajcie, kod Bluni w 15, jest duże pisane. Tam tylko kilka rzeczy nie jest przecenionych. Bo no tam po prostu przy kodzie będzie napisane, co tam jest przecenione, co nie jest przecenione. A tu mamy, patrzcie, o. Tu mamy Eliśkę. Cześć, Eliniu. Cześć, bubulku, niedługo na tobie tak będziemy jeździć. Tak. Ty będziesz taka kochana chyba, co? Zobaczymy. No dobra, to co? To było fajnie. Piszcie, jak tam oceniacie na kusie w terenie. I co? I do następnego odcinka, papatki. I pamiętajcie o tym kodzie rabatowym, zamawiajcie, bo naprawdę warto. Także pa, pa.